Możemy to też zwiększyć. Witam wszystkich. Dziś pokażę Wam kilka ciekawostek. I pokażę Wam sterownik do silnika krokowego. No nieistotnie jaki to jest silnik krokowy, możecie sobie to zobaczyć w necie. Dużo ludzi to tłumaczy, przedstawia jak to jest. Ja Wam pokażę taki sterownik za 2 zł. Jedni, aby wysterować taki silnik krokowy, potrzebują całych płyt. No na przykład ja tu już pokazywałem, tu są wzmacniacze, tu jest układ sterujący. Inni będą budowali coś takiego, czy na mikroprocesorach. No to wszystko jest dobre, ale to jest pracochłonne. Taki początkujący może się tym po prostu zrazić. No ja pokażę Wam coś na 3 elementach, bardzo taniego, który każdy może to po prostu wykonać. Z uwagi na to, że przygotowuję 2 filmy o nadajnikach i potrzebne mi będzie akurat takie bateryjki żelowe, tu zabezpieczyłem sobie nie bezpiecznikiem, tylko 2 żaróweczkami. To jest po to, że ewentualnie gdyby mi się zrobiło zwarcie, a już mi się zrobiło zwarcie, o, zobaczcie jak to wszystko po prostu wygląda. Zabezpieczyłem to żarówkami. W razie zwarcia wszystko odkłada się na żarówkach. O, zobaczcie, gdyby tam mi coś się zrobiło. O, nie palą mi się przewody, tylko po prostu zaświeca się żarówka. No dobrze. Jest pewnie włożone. I teraz trzeba tak dobrać. Tu jest tak, jedno uzwojenie. I tu będzie drugie uzwojenie. Zobaczymy, czy trafimy. Lecę na oko, nie będę nic sprawdzał. W każdej chwili się przeniesie. Czyli jedna wsówka, druga wsówka, trzecia wsówka i czwarta wsówka. Może to poprawię. O, poprawiłem. I czwarta wsówka. Zobaczcie, nie ma tu kompletnie żadnych tajemnic. I teraz powinno nam to zadziałać. Zobaczcie, kręci się. Kręcę w jedną, kręci się w jedną. Kręcę w drugą, kręci się w drugą. Co? Możemy położyć tutaj magnesik. Powiedzmy na magnesie dajemy drugie sterowanie, powiedzmy kamery, cyk. I obracamy po prostu bezzasileniowy, bo to znaczy bezzasileniowy, no zasilanie jest, ale jest po prostu własne. Dobrze, zobaczcie. Następny przykład. Kręci się, o, w jedną, kręci się w drugą stronę. Pinam to tu. Aha, na pewno dziwicie się, dlaczego ja robię tu na takim szablonie, żeby było widać Mirek Sakowicz, bo na paru serwerach amerykańskich znalazłem, że filmy są pocięte, posegregowane, pomieszane i jako ktoś to wrzuca. No, ale nieistotne. Spróbujemy, czy to będzie się... No, proszę bardzo, kręcimy. Jeździ, tak jak powiedziałem, można tu dać, no tym razem powiedzmy, taką kamerę. O, żeby po prostu jeździła, ona jest na dachu. Idziemy. To można zrobić na multum różnych sposobów. Polega oczywiście na tak zwanej pomysłowości. Łączę. Połączyłem. Dobrze. Zobaczcie. Dobrze, teraz sprawdzimy silniczki krokowe. Weźmiemy ten. 2 uzwojenia. Też wyjęte z drukarki, prawdopodobnie Atari, bo taki widziałem, on tu ma taką suwnicę, no ale dobrze. Wszystko jedno, które uzwojenie podłączymy. Tu są 2 uzwojenia, pierwsze i po prostu drugie. Aha, jeszcze jedno, może ja sobie to rozłączę. To jest mój plus. To jest środkowy, dobrze. Tu zbudowałem coś takiego na krzyż, żeby pokazać Wam, że po prostu można zmieniać obroty, można hamować. No dobrze, możemy to wszystko połączyć. Może to jest szpulka po cynie postawię. Tu silniczek będzie, może go
Lepiej widać, ja wiem. No dobrze, dobrze. No teraz tak. Uzwojenia w tym wypadku nie mają znaczenia. To jest uzwojenie jedno, uzwojenie drugie. Czy podetniemy tak, czy siak, czy owak. Oczywiście cewka. No, pustego nie można podpiąć. Tu jest ten układzik, co wam pokażę. Na krzyż po prostu do zmiany obrotów. Czyli no, co, wszystko jedno. Wybieramy to krótsze. Czyli wszystko jedno na razie, jak to połączymy. Czyli ja zrobiłem to, żeby można było jeszcze do innych celów to użyć. Dobrze, połączyłem to. Tu mam dwa przewodziki, to są te przewody. Przy tym z tym, że jeżeli to wcisnę, zamieniam ten miejscami z tym, ten miejscami z tym. To mamy już połączone. Dołączam plus. Nic się jeszcze nie dzieje i dołączam wspólny. Dobrze, generator mi chodzi. Tu sobie możecie ustawić generator. Oczywiście nie na każdym silniku to tak od razu ruszy. Potencjometr jest po to, żeby sobie ustawić do tego. Ja tu dalej pokażę. Wszystkie silniki chodzą, tylko trzeba po prostu myśleć. Dobrze, teraz wstawiamy nasz tu układ z silnikiem, czyli bezpośrednio do trójki. Nic nie poleci, nic nie wybuchnie, nic się nie będzie działo. Dobrze, tu i dołączyłem tu. Proszę bardzo, silnik ruszył. Żeby zmienić jego kierunek obrotów, wciskam, zmieniam. Bardzo prosty sterownik do sterowania silnikami krokowymi. Tu macie schemat. O, tak wygląda schemat. Wymyśliłem to w latach 90. To samo można zrobić na dwóch czy trzech tranzystorach i kilkunastu opornikach. To robiłem pod koniec lat 70. do sterowania krokowymi. Możemy zacząć składanie. Czyli mamy tu całość, wyjmujemy nasz opornik niepotrzebny, na jego miejsce wstawiamy potencjometr, abyśmy mogli sobie regulować szybkość. O, wstawiłem już potencjometr. Teraz wstawiamy przełącznik zmiany obrotów, czyli lewo-prawo. Z uwagi, że wstawialiśmy kiedyś diutki, może wstawimy teraz o piperek, tu gdzie będzie połączone napięcie plus minus do trzeciej nóżki. O, mamy, tak wygląda po prostu całość. O, dobrze, teraz możemy to wszystko połączyć, czyli minus. Żarówka z bezpiecznikiem plus, nie żarówka z bezpiecznikiem, tylko jako bezpiecznik, no i wspólny. Połączyłem wspólny, czyli tu wstawimy plus, tu wstawimy minus. Środkowy zaraz dopniemy i tu dopniemy, żebym widział, o, nasz silnik. Silnik jest wstawiony, dopięty dobrze, to jest wstawione. I dopinamy nasz środkowy. Piperek pika, silnik idzie, możemy sobie zmienić obroty. Możemy sobie zmienić prędkość na pojedyncze kroki i przy tym też możemy zmienić obroty. Dodajemy obrotów. Aby obroty były większe, trzeba wymienić kondensator 22 mikrofarady. Na 10 będzie większy generator. Zmieniamy obroty silnika. To by był jeden silnik. A tu mamy drugi silnik. Ja już go kiedyś pokazywałem. Pierwsze uzwojenie jest
dopięte, tu jest trochę inaczej to rozwiązane, a drugie jest spięte kondensatorem elektrolitycznym. Będziemy mogli to dopiąć, tylko może wezmę pin. Dobrze, tak żeby to było widać. Tu nam chodzi piszczałka, odsunę i postawię może to na tym i spróbuję to wszystko. To wszystko lata, jak kiedyś robiłem to na gwoździach, to było super. Nic mi wtedy nie latało. No, startujemy. Zobaczcie. Może zaczniemy od tego silniczka, czyli ten na razie weźmiemy, schowamy i zobaczcie, normalny podstawowy układ generatora 5-5-5, czyli tak, tu jest plus, czyli dołączymy plus, dołączyłem plus, teraz dołączyłem, o właśnie, właśnie minus, diutka się nie świeci, nie mruga, nie puka, ale tu jest odczep zrobiony w środku, bo jest zrobiony tak plus, minus i dwie bateryjki połączone razem, czyli to zastosujemy teraz tu. No trzeba uważać, żeby się nie pomylić, bo wszystko spalicie. Zobaczcie. Układ zaczyna mrugać. Ja tu mam potencjometr, jest wolniej. No zaraz mi wyjdzie ten potencjometr, ale nie. I mam po prostu szybko. I teraz zobaczcie, jak zrobić układ tak zwany H, ja to oddzielny film, tylko w tej chwili wam zademonstruję sam silnik, bo tu jeszcze trzeba wykorzystać szóstkę i siódemkę, żeby to po prostu chodziło i teraz łączymy to, czyli jak ja mam to połączyć? No mam to połączyć, że tak, no wszystko jedno, który biegun tego silnika dołączam do trójki. Nie bójcie się, tu się nic nie spali. Tam jest tranzystor, pisali, dioda, potrzebna to, tamto. Oczywiście, gdybyście chcieli tutaj dać silnik od wycieraczek samochodowych, trzeba zastosować albo jakiegoś MOSFETa, albo porządny tranzystor. Dobrze, dopinamy. Zobaczcie, jak się zachowuje silnik. O, dobrze powiedziałem o wycieraczkach, bo silnik chodzi o, nie wiem czy to dobrze widać, o, raz w jedną, raz w drugą stronę. Po prostu, nie powiem, że tu powstaje napięcie zmienne, ale gdybyście tu podłączyli transformator, dali większą częstotliwość, będziecie mieli iskrę do, no dość dużą iskrę. Dobra, to jest pierwszy silnik, czyli już wiecie mniej więcej o co chodzi.